Halo, halo. Jesteście? Dzisiaj mamy bardzo, bardzo ważne spotkanie z misiem Welwetusiem. Mam nadzieję, że mnie wszyscy dobrze widzą i słyszą. Poczekam jeszcze chwilkę, żebyście dobrze sobie wszystko ustawili. Dzisiaj jest ważne spotkanie, bo miś Welwetuś szykuje się na wakacyjny wyjazd i mam nadzieję, że wszyscy pomożecie misiowi zapakować się na ten wyjazd. No dobrze, czy ja tutaj kogoś widzę? Jeżeli możecie włączyć kamerę, to będzie super, bo ja Was też będę widziała i będziemy mogli sobie razem z misiem tutaj pakować walizkę. No dobra. Moi drodzy, mapa jest gotowa. No bo miś Welwetuś wybiera się na wakacyjny wyjazd. A, już tutaj. Dobrze. Moi drodzy, są wakacje. Niektórzy z Was być może już gdzieś byli na jakiejś wycieczce wakacyjnej, letniej. A może są tacy, którzy podobnie jak miś Welwetuś będą się na wakacje dopiero wybierać. Jak wiecie, wakacje można podróżować w różne miejsca i można wakacje spędzać w różny sposób. Można wyjechać w jakąś daleką podróż, ale można też wybrać się gdzieś blisko, niedaleko, na przykład w odwiedziny do cioci, do dziadka, a może do jakiejś koleżanki, prawda? Dokładnie. Miś Welwetuś w tym roku odwiedza swoją babcię. Ma naszykowaną walizkę. Mam nadzieję, że Wy również macie naszykowaną walizkę, żeby pomóc misiowi dobrze się zapakować. Jeżeli nie udało Wam się albo nie zdążyliście wydrukować tej walizki, to śmiało możecie na zwykłej białej kartce narysować dla misia walizkę. Może też być plecak, jeśli ktoś woli. I za chwilkę będziemy tą walizkę jako plecak wypełniać potrzebnymi w czasie podróży, wakacji czy wyjazdu różnymi rzeczami. Dobra, mapę na razie odkładam. Przyda nam się chyba później. Moi drodzy, miś Welwetuś odwiedza swoją babcię. Babcia mieszka w lesie. Miś ma naszykowaną taką walizeczkę, walizeczko-plecak. I za chwilkę będziemy pakować do niego różne rzeczy. Ale chodzi tutaj o pomoc misiowi w zapakowaniu rzeczy, które będą mu potrzebne na wyjeździzie, aby dbać o higienę osobistą. Bo wszystkie jakieś rzeczy typu ubrania mamusia, Welwetusia już dla niego zapakowała. Ale miś już jest taki duży, tak samo jak wy, że postanowili razem z mamą, że to miś w tym roku zapakuje wszystkie potrzebne produkty higieniczne do higieny osobistej. Ciekawa jestem, czy wy też dalibyście radę zapakować swój plecak czy swoją walizkę takimi potrzebnymi produktami różnymi. Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, dobra. W takim razie zaczynamy pomoc w pakowaniu dla naszego misia. Przygotujcie proszę kartki z narysowaną walizką. Te, które są wydrukowane, super. Jeśli nie, to bardzo Was proszę, żebyście zwykłą kredką albo nawet flamastrem narysowali taką jak największą walizkę. Zobaczcie, prosto jest to narysowane. Jest tutaj też taki uchwyt. Jeżeli chcecie, to możecie dorysować kółeczka, no bo jak walizka będzie ciężka, to miś może ją, prawda, złapać za uchwyt i
kółeczkami gdzieś tam przemieszczać. Dobra. Jeśli mamy gotową walizkę albo plecak, kurwa, jest blada po wakacji. Ja mam nawet tutaj też dla misia naszykowanie, jeszcze zobaczcie, aparat. Dobra. To w takim razie przygotujcie również takie tutaj wydrukowane elementy różne. Tutaj jest woda, jest oczywiście mydełko, jest kwiatek. Może mi się zabierze dla babci kwiatka. Jest taka kaczuszka, którą mi się bardzo lubi do kąpieli, do wanny sobie wrzucać. Jest papier toaletowy suchy, jest papier toaletowy nawilżany. No i jest oczywiście uśmiech, dobry humor, to też warto zapakować. Chwilkę będziemy się zastanawiać po kolei, co misio schowa do swojej torby. Dobra, wy będziecie rysować różne elementy albo wycinać i zwykłym klejem tutaj na walizkę przyklejać to, co uważacie, że misio powinien zabrać, ale ja razem z misiem, o zobaczcie, będziemy tutaj szykować torbę. No dobra, moi drodzy, to zaczynamy. Otwieram torbę. Jest. Co by do tej torby tutaj wrzucić? No to uwaga. Ja proponuję, żebyśmy zaczęli od takiej rzeczy, od takiej rzeczy jak chusteczki do nosa, chusteczki higieniczne. No jak wiecie, taka chusteczka zawsze się przyda. Czy to w czasie podróży pociągiem, samochodem, o tutaj jest na przykład taka fajna paczka chusteczek higienicznych, chusteczek do nosa, które można łatwo w samochodzie przetransportować, bo mieszczą się, zobaczcie, w drzwi samochodu. No i wtedy jest więcej miejsca, a poza tym łatwo jest je wtedy sięgnąć. No bo kiedy możemy takich chusteczek do nosa potrzebować? No na przykład może się zdarzyć, że ktoś kichnie, no i trzeba nosa wtedy wytrzeć. Dobra, więc pakujemy chusteczki. Jeśli to nie jest podróż samochodowa, tylko na przykład podróż pociągiem, to możemy takie chusteczki, o zobaczcie, takie mniejsze sobie schować do plecaka. Już tutaj je otwieram. O, fajne takie kolorowe, zobaczcie, misiowi się będzie podobać, będzie pasować do niego. Chyba tak. Czyli takie chusteczki, żeby miś mógł nosa wytrzeć, na pewno się przydadzą. Misiu, jak tam u ciebie? Nie masz kataru? No ale wiecie, w samochodzie czy w autokarze, a nawet w pociągu, teraz dosyć często jest klimatyzacja i czasami z tego nosa misiowi może coś polecieć, więc misio, o, pięknie umie nos wydmuchać. Dobra, chusteczki do nosa są. Misiu, jak myślisz, co jeszcze się przyda? Na pewno przyda nam się jakieś mydełko, przede wszystkim w czasie wakacji, znaczy w ogóle na co dzień też, ale w wakacje szczególnie musimy dbać o czystość naszych rąk, łapek. Misiu, pamiętaj, ręce trzeba myć bardzo często, więc mydełko, tutaj macie też narysowane takie mydełko, takie jest, zobaczcie, mydełko tutaj, taka kosteczka fioletowa i się pieni, ale jest też mydełko w płynie. Tak, na pewno wiecie, że może być w płynie, może być w takiej kostce. Misio ma tutaj akurat taką fajną kostkę. O, pachnące mydełko. Mydełko się na pewno przyda. Dobra, mamy zapakowane tutaj, misiu, te rzeczy. Co dalej? Jak myślicie, co się jeszcze misiowi przyda? Ja sądzę, że butelka z wodą też jest potrzebna. No bo tak, oczywiście można się, nawet trzeba, dużo pić w czasie podróży. Zwykła woda jest najlepsza, najzdrowsza. Misio też taką wodę bardzo, bardzo lubi. A dodatkowo, jak się podróżuje w czasie właśnie drogi, przejazdu samochodem czy pociągiem, no to można też
poradzić sobie w ten sposób, że można wodę na łapki troszkę misio może wylać, czy na rączki i sobie rączki wytrzeć, potem na przykład wysuszyć ręcznikiem papierowym czyściutkim i też jest wtedy super. Także woda jest potrzebna, pakujemy. Prawda, misiu? Tak. Pamiętajcie tylko, żeby wodę oszczędzać, tak? Dbać o tą wodę. Dobra. Myślę, że teraz jest też coś, co przyda się na pewno. A jest to taka super para. Misio tą parę doskonale zna, nawet się przyjaźni tutaj z pewną taką postacią. Słuchajcie, to jest para super na wakacje. To jest mokruś, tak? To jest para, która misiowi pomaga i wam na pewno też w zadbaniu o siebie, o swoją higienę w toalecie. Papier suchy toaletowy i papier toaletowy nawilżany. Bardzo dobrze jest mieć takie coś na wakacje. W wakacje szczególnie, kiedy jest gorąco, kiedy gdzieś biegamy, bawimy się, mamy różne przygody, to zadbanie o siebie, żeby nam było miło, czysto i świeżo i dodatkowo pachnąco, bo papier mokry, toaletowy ślicznie pachnie, to jest bardzo dla nas ważne. Tak? O, misio tutaj ma też taki swój ulubiony papier, bo tutaj jest właśnie on narysowany na tym papierze. Zobaczcie, miś Welwetuś na papierze toaletowym suchym. Jest tutaj, dobra. A tu jest papier toaletowy nawilżany. Miś bardzo lubi korzystać z tego papieru, ponieważ łatwo go wszędzie zabrać. Łatwo go również otwierać. Zobaczcie, jest taka fajna tutaj klapka. I po otwarciu ślicznie, świeżo pachnie. I jak misiu idzie do toalety i ma, musi wytrzeć pupę, no to wtedy korzysta najpierw z nawilżanego papieru. Zobaczcie, jego tak bardzo łatwo tutaj wyjąć z pudełeczka. O, można sobie pudełeczko potem zamknąć, chowamy do plecaka. Papier jest bardzo delikatny i prawie w całości zrobiony jest, uzupełniony jest wodą, tak? Więc bardzo łatwo zadbać o czystość w toalecie. Więc misio wyciera pupę najpierw mokrym papierem. Papier jest, zobaczcie, też taki fajny, że można go wrzucić, tak jak zwykły papier toaletowy, do toalety, wodę spuścić i nic się wtedy nie dzieje. Jest to bardzo bezpieczne, więc wyciera pupę mokrym, a później suchym. I jest super ekstra czyściutko i pachnąco. Prawda, misiu? Misio się zgadza. Dobra. Czyli mamy w naszej walizce już zestaw do toalety. Zestaw papier nawilżany, toaletowy i papier toaletowy suchy. Świetnie. No dobra, ale to chyba nie wszystko. Czy myślicie, że jeszcze o czymś misiu zapomniał? Misiu, łapki czyste, bo jest mydełko, nos wyczyszczony, bo mamy chusteczki higieniczne, pupa czysta, w toalecie mamy też super ekstra nasz duet, naszą parę. Misiu, przecież trzeba dbać też o ząbki. Nie można zapomnieć. Przygoda, lato, góry, morze, jezioro, super ekstra, wszystko fajnie, ale zęby trzeba też czyścić, więc misio ma podróżną szczoteczkę, śmieszną taką, otwieraną. Misiu, jak ta twoja szczoteczka się otwiera? Spróbujemy ją otworzyć. Uda nam się, o, udało nam się otworzyć szczoteczkę, proszę. Ale oczywiście każdy bierze taką, jaką lubi, z jakiej korzysta, może być taka mała podróżna, może być większa. Dobra, misiu, pamiętaj, ząbki też czyścimy. Dobra, chowamy do naszej walizki szczoteczkę. Ja jeszcze myślę, że tutaj jest kilka takich rzeczy, które warto do torby naszej podróżnej dorzucić. Jak myślicie, co jeszcze? O, tak właśnie, świetny pomysł. Misio ma futro, włosy, my też,
i o włosy też trzeba dbać, więc przydałaby się jakaś szczotka do włosów albo grzeb, Misiu, tak? Możecie, jeżeli nie ma tutaj, a tutaj akurat nie ma na naszym wydruku, więc śmiało w tej walizce, którą macie, możecie dorysować kredką, flamastrem, może być nawet farbą, jeśli lubicie, dorysować również grzebień dla misia. Ja jeszcze mam jeden pomysł, Misiu, wiesz? Jeden pomysł, który też super można wykorzystać na różne sposoby w czasie wakacji, nie tylko jeśli chodzi o dbanie o higienę. Jest to ręcznik papierowy. Misiu tutaj postawił w naszej wystawce. Tam z tyłu jest taki duży, wielki ręcznik papierowy. On jest świetny na wakacje, dlatego że można go na różne sposoby wykorzystywać. Nasze spotkania z misiem, bo my będziemy w ogóle misia odwiedzać i sprawdzać, jak jego wyjazd do babci, do lasu się udał i co ten misio tam porabia i czy na pewno dba o higienę osobistą, więc będziemy sprawdzać i odwiedzać misia na naszych spotkaniach i na jednym z spotkań misio pokaże wam, co możecie zrobić z takim ręcznikiem papierowym, do czego go wykorzystać. Misiu, ty wiesz do czego? Misio wie. A czy twoja babcia też wie, jak może w wakacje fajnie wykorzystać ręcznik papierowy? Jeśli nie, to pokażemy twojej babci, co można z takim ręcznikiem. Czyli ręcznik też pakujemy. Moi drodzy, higiena osobista jest najważniejsza w czasie wakacji. I o to misio zadbał. Już wam tutaj pokazuję plecak zapełniony różnymi produktami. Plecak, nasza torba, zobaczcie. O, jest, ale oczywiście o ubranka dla misia zadbała mama, ale misiu, wakacje to przygoda. Zabieramy jeszcze inne fajne rzeczy, które się mogą nam przydać i wy też zaproponujcie, co misio jeszcze może do swojej torebki, do swojej walizki wrzucić. Misio lubi grać w piłkę, więc piłkę wrzucamy. Piłka jest, jak zagrasz w koszykówkę, misiu, to pamiętaj potem umyć rączki, dobrze? Misio pamięta, dobra. Misio bierze jeszcze książki. Kiedy, jak nie w wakacje, czytać takie książki super, jakieś przygodowe, albo rozwiązywać zagadki kryminalne. Misio tutaj bardzo lubi czytać i zabiera sobie dwie książki, Przygody Maja i Lasse. Podejrzewam, że niektórzy z was znają, super na wakacje. Więc książki też pakujemy. Misiu, zmieszczą się? Zmieszczą się, oczywiście, że się zmieszczą. Dobra, mamy książki. Miś postanowił również na wakacje zabrać aparat fotograficzny. Już go tutaj wam pokazuję. Muszę tylko moje słuchawki na chwilkę przełożyć. Jest. Dobra, słuchajcie. Aparat fotograficzny też się przyda. Przyda się, jak się będzie coś zwiedzać, oglądać. Robi się zdjęcia, żeby mieć po prostu pamiątkę, ale misio również na naszych spotkaniach będzie robił też eksperymenty. I fajnie będzie zrobić zdjęcie, jak nasz eksperyment się uda, prawda? Misio, będziemy robić eksperymenty? Tak. Będziemy między innymi z papierem nawilżanym, albo będzie fajna zabawa również z ręcznikiem papierowym. Będziemy wam wszystko pokazywać. Dobra, aparat. Pakujemy aparat. Dobra, akurat jest tutaj miejsce. No, misiu, co tu jeszcze? Miś wielbia takie krótkie wycieczki, nawet jeżeli nie wyjeżdża nigdzie daleko i jest w domu, to bardzo często po prostu pakuje swój mały plecaczek i wybiera się na różne wycieczki. Takie, wiecie, poznaje okolice. To też jest fajny sposób na wakacje. Więc ja mam tutaj mapę. Mapa się przyda? Jak myślicie? Korzystacie z mapy czasami? Kto korzysta? No pewnie. Jasne, że się mapa przyda. Więc mapę też zapakujemy do plecaka misia. Złożymy mapę. Jest. Dobra. I pakujemy do torby.
Bardzo jestem ciekawa, czy ktoś z Was jeszcze wymyślił coś ciekawego, co Misz mógłby ze sobą zabrać. Czy to będzie jakiś przedmiot, który można fajnie wykorzystać, żeby zadbać o siebie, żeby zadbać o higienę osobistą? A może to będzie coś do zabawy i coś, żeby można było ciekawie spędzić wolny czas. Misio, mój misio, ten misio Welwetuś, jeszcze pomyślał, żeby sobie zabrać kredki, bo też lubi rysować, aby nie było nudno. Za chwilkę pokażę Wam walizkę, którą przygotował miś. Jestem ciekawa, jak ocenicie tą walizkę, misiu. Kapelusz? Kapelusz też można zabrać. Jak świeci słońce. No dzisiaj akurat tutaj, gdzie my z misiem Welwetusiem jesteśmy, nie ma takiego upału, były burze i padał deszcz. Ale jeśli jest mocne słońce, to oczywiście trzeba zadbać o nakrycie głowy, tak? No i jeszcze warto by było, o widzicie, teraz pomyślałam sobie, że misia mógłby zapakować jeszcze jakąś ochronę przed słońcem, prawda? Jakiś krem, jakiś taki filtr, który chroni naszą skórę. No i oczywiście kapelusz albo czapeczka z daszkiem. To też misio ze sobą zabiera. Moi drodzy, tutaj jest walizka misia, Welwetusia. Jest mokruś, są chusteczki, mydełko, papier nawilżany toaletowy, papier suchy toaletowy. No jeszcze ręcznik papierowy, wszystko do torby się zmieściło. Nasza walizka jest gotowa, zapinam walizkę. Bardzo, bardzo jestem ciekawa, co się znalazło w Waszej propozycji dla misia. Pokażę Wam, o, torba jest gotowa. Miś wybiera się dzisiaj po południu do babci w odwiedziny i masz swoją torbę, ma już przygotowaną. Torbę odłożymy. No i teraz byłoby super, jeżeli ktoś z Was chciałby pokazać mi swoją pracę, bo mam nadzieję, że walizka, którą przygotowaliście dla misia, jest już wypełniona różnymi ważnymi produktami, przedmiotami, które są potrzebne do higieny osobistej, ale też do tego, aby miło i przyjemnie spędzić wakacje czy wycieczkę. Mam nadzieję, że udało Wam się też troszkę powycinać. Ja tutaj spróbuję wyciąć kilka elementów, na przykład widzę papier toaletowy suchy. Zobaczcie, że wcale nie trzeba tak bardzo, bardzo dokładnie wycinać, bo jak ten element przykleimy, on jest też na białym tle, to nie będzie jakoś widać, że to nie jest dokładnie. Ale skoro mam papier toaletowy suchy, to oczywiście zawsze, zawsze, zawsze w parze do niego jest papier toaletowy nawilżany, a już na pewno w czasie wakacji. Pachnący, różowy tutaj też. Słuchajcie, na wakacje też warto zabrać dobry humor, więc ja tutaj wytnę taką uśmiechniętą buźkę. Wy, jeżeli nie macie wydrukowanych tych elementów, to możecie je śmiało narysować. Mam tutaj uśmiechniętą buźkę. No i oczywiście jakieś tam mydełko też by się przydało. Pamiętajcie o wodzie, tak? Woda również jest potrzebna do higieny, do mycia, tak? Do czyszczenia, do mycia rąk, do mycia całego ciała, do mycia na przykład owoców czy warzyw, które będziemy jeść. O, mydełko tutaj i taki, wiecie, symbol wody, tutaj mam kropelkę, też wytnę. Tutaj jest moja walizka z różnymi elementami, szybciutko klejem posmaruję i przykleję wszystko, co potrzeba. A, ciekawa jestem, czy Wy też wycinaliście, czy może ktoś próbował narysować. Bardzo Was zachęcam do tego, żebyście przysłali do nas swoje prace. Najlepiej jak zrobicie po prostu zdjęcie i ześlecie do nas. Miś jest ciekawy, co zaproponowaliście, bo
Jeżeli szybko wyślecie wasze propozycje, co miś mógł schować do walizki, to miś jeszcze zdąży w razie czego coś do swojej walizki dorzucić. A tak to, a jeżeli będzie, wiecie, za późno, to on już wyjedzie do swojej babci. Dobra, już tutaj przyklejam. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że będziemy się z misiem bardzo często w wakacje spotykać i sprawdzać, jak mijają mu wakacje, jak mija mu czas, który spędzał u swojej babci. W tym tygodniu wyjątkowo widzimy się dwa razy, bo mamy dzisiaj pierwsze zajęcia, pakowanie walizki, ale już w piątek jest kolejne spotkanie z misiem. Sprawdzimy, co miś robi u babci. Sprawdzimy i w razie czego mu przypomnimy, żeby dbał o siebie, żeby dbał o higienę osobistą, tak? Więc spotykamy się w piątek, a później co tydzień we wtorek jedziemy do misia i sprawdzamy, co u niego słychać. Będziemy robić eksperymenty. Misio pokaże wam również, jak fajnie możecie wykorzystać wszystkie rzeczy, które na co dzień wykorzystujemy do higieny osobistej, ale można z nimi też zrobić inne fajne rzeczy. Także też misio wam pokaże. Można na przykład zrobić, słuchajcie, fajne takie zabawki origami, czyli w taki sposób, w który się papier składa, ale my nie będziemy składać papieru. Będzie takie trochę origami, które Belwetuś wymyślił. To będzie specjalne składanie, specjalny sposób na składanie chusteczek do nosa, chusteczek higienicznych. Pokażemy wam z misiem laboratorium misia, jak misio odstrasza wszystkie zarazki i różne brudy, co do tego używa. No i pokażemy wam, jak możecie na przykład ręcznik papierowy, do czego on się może przydać, jak go wykorzystać. I tutaj nawet babcia misia powiedziała, że ona chętnie zobaczy, co może z takim ręcznikiem papierowym dodatkowo zrobić. Zobaczcie, tutaj tak na szybciutko przygotowałam walizkę, ale oczywiście ona jeszcze nie jest w pełni gotowa, bo mamy tylko wodę i mydło, mamy duet do toalety, czyli papier suchy, papier nawilżany, mamy dobry humor, ale tutaj jeszcze mnóstwo rzeczy można dorzucić. Pamiętacie, co jeszcze tam rzucaliśmy, prawda? Więc można też dorysować. Zobaczcie, pokażę wam tylko, żebyście wiedzieli. Ja na przykład tutaj dla misia dorysuję jeszcze dodatkowe może mydełko, ale takie mydełko w płynie. O, tak zrobię. Zaraz wam pokażę. I miś też będzie mógł. O, tutaj dorysowałam. Czyli wy też możecie dorysować. Co tylko wam się wydaje, że jest misiowi potrzebne. Dobra, moi drodzy. Czekam na wasze propozycje, na wasze pomysły, jak spakować walizkę, jak misio powinien się przygotować do podróży. Misio częściowo już swoją walizkę ma tutaj gotową. Po południu wybiera się już na wakacje. Ale jak szybciutko wyślecie jeszcze jakiś macie super pomysł, coś o czym na przykład razem z misiem zapomnieliśmy, może o tym zapomnieliśmy, tak bywa czasem, pamiętajcie, że zawsze coś tam się zapomni, wtedy trzeba sobie jakoś radzić i kombinować i wymyślać, ale mam nadzieję, że chyba misiu udało nam się zadbać o twoją higienę osobistą, o twój komfort, czystość, ale gdyby coś, to dawajcie nam znać. Moi drodzy, widzimy się w piątek na kolejnych zajęciach. Odwiedzamy misia Wylwetusia i sprawdzimy, co u niego na wakacjach się dzieje. To co? Do zobaczenia. Ja biorę mój kapelusik i za chwilkę odprowadzam misia na stację, na dworzec. Misio bierze walizkę i jedzie na wakacje. My widzimy się w piątek. Dziękuję wam wszystkim.
Pamiętajcie, żeby również w wakacje dbać o siebie i o swoje zdrowie i higienę. Do zobaczenia w piątek. Dziękuję wszystkim.